że twoja przeciwniczka stworzyła, postanowiła nie wyjść do ringu? No to troszkę tak przykro, nie, że no, chciałam się pokazać rzeczy. Myślę, że to był bardzo dobry finał. Karolina kibice ostrzyli sobie zęby, dwie mistrzynie Europy, brązowe medalistki mistrzostw świata. No w końcu pojedynek z najwyższej światowej europejskiej półki. No, ja myślę, że to był bardzo dobry pojedynek i no przykro, że nie stawiła się do narożnika swojego, ale to już nie... Przestraszyła się ciebie, czy raczej to był taki wybieg w tym roku? Prawdopodobnie w mistrzostwach Europy macie szansę na obie na finał. Ja myślę, że oni nie chcieli może jej tak może dołować przed, nie wiem, bo myślę, że nie wygrałaby na pewno tej walki, bo ja w dobrej formie jestem, tak, że ona nie była za dobrej, tak, bo też widziałam, co próbowałam, ale na pewno by nie wygrała tej walki. Stoczyłaś dwa pojedynki, 11-4 w pierwszym wygrana, w drugim przed czasem z Francuską. Jesteś zadowolona z tych pojedynków? No w miarę tak, no nie było tak źle, także myślę, że ten pierwszy pojedynek trochę za bardzo spięta, drugi już troszkę lepiej, myślę, że dzisiaj by było jeszcze lepiej. Z 6 Polek startujących w turnieju aż 5 dotarło do finałów, taki był plan? Tak trener zakładał Piotrowski? Ja nie wiem, jaki trener Piotrowski plan zakładał. Ale rozmawiałeś z dziewczynami, na pewno one mówiły, że bardzo chciałyby wystąpić wszystkie w finale. No. Trener Piotrowski mówił, że Eweliny Pękackiej zabrakło. To jest taki sport. Karola, jak dalej będą wyglądały twoje przygotowania do najważniejszych imprez tegorocznych, czyli Mistrzostw Unii Europejskiej i Mistrzostw Europy? Teraz, nie wiem, jakoś mamy w Szczyrku zgrupowanie, później mamy gdzieś w Kielcach i mamy Mistrzostw Unii Europejskiej w Katowicach. Znaczy w Katowicach mamy zgrupowanie.